witam was bardzo serdecznie w najnowszym filmie, w którym już odpowiadam wam na pytanie z tytułu filmu, dlaczego nie kupuję na wyprzedażach, ponieważ w ostatnim czasie bardzo dużo ubrań sobie samodzielnie uszyłam i chciałabym je wam dzisiaj pokazać. Będą to ubrania zarówno takie letnie, czyli t-shirty, ale też takie z dresówki, czyli troszeczkę grubsze na takie nasze chłodniejsze lato, więc jeśli jesteście ciekawi, co ja stworzyłam w przeciągu niedługiego czasu, to zachęcam was do oglądania dalszej części filmu. Dzisiaj tak na samuraja promuję wygląd. Specjalnie mam taki kadr, ponieważ tutaj będą wam się wyświetlać przebitki ubrań, które mam na sobie. Nakręciłam je komórką i selfie stickiem, mam nadzieję, że to będzie dobrze wyglądać. I rozpocznę może właśnie od t-shirtów, ponieważ w ostatnim czasie uszyłam ich sobie aż 4 z tego samego wykroju, z gazety Burda. I tak mi się spodobał ten wykrój, że postanowiłam sobie po prostu powielić ilość tych koszulek i po prostu rozpoczęłam swoją przygodę z tym krojem od tej koszulki, ponieważ ten materiał już dosyć długo u mnie w szafie był i tak nie miałam na niego pomysłu, a dorwałam burdę, która się nazywa Szycie jest proste i tam jest naprawdę bardzo prosty wykrój na taką raglanową, oversize'ową koszulkę, raglanową, ponieważ ona z tyłu tutaj ma rękaw taki raglanowy i stwierdziłam, że tego materiału nie będzie mi szkoda, bo kupiłam go na jakiejś wyprzedaży i spróbuję po prostu ten wykrój i okazał się strzałem w dziesiątkę. Stwierdziłam, że ten kolor idealnie będzie komponował się właśnie z taką naszywką militarną, które zakupiłam sobie i stwierdziłam, że będzie to wyglądać fantastycznie, czuję się w tej koszulce rewelacyjnie. Ona ma w sobie bardzo dużo elastanu, ona tak podskakuje fajnie, więc dzięki temu jest jeszcze bardziej komfortowa i tak płynie z ciałem, że tak powiem, z ruchem i ją po prostu uwielbiam. No i mam, tak jak powiedziałam, aż 4 koszulki tego typu. Kolejna z nich będzie właśnie taka jednolita w kwiateczki, w kwiatki. Kwiatki na granatowym tle i ona również bardzo fajnie wygląda. Będziecie widzieć, jak ja w niej wyglądam. Tutaj z tyłu tego reglana nie widać. Plusem tego fasonu jest to, że mieści się na metrze materiału. No może 1,20 m potrzebujecie na po prostu jej uszycie, ale to jest naprawdę bardzo ekonomiczny krój, tym bardziej, że jest to oversize. No i tutaj mam białą koszulkę z takiej typowej t-shirtówki i stwierdziłam, że urozmaicę ją właśnie takim, taką naprasowanką z kwiatkiem, więc zwykła koszulka, mała naprasowanka i mamy naprawdę super rzecz. Czarną mam na sobie z takim samym kwiatkiem. Więc od t-shirtów zacznę, ten film będzie bardzo długi, ponieważ mam tutaj chyba 30 rzeczy naliczyłam. Większość rzeczy, które wam pokażę, to są góry, które komponuję zazwyczaj z dziurawymi spodniami albo z czarnymi, bardzo przelegającymi rurkami, ale mam w tej kolekcji dwie spódnice ołówkowe i rozpocznę może od pierwszej, którą sobie uszyłam, czyli to będzie taka spódnica z lampasem, bardzo popularnym dodatkiem w odzieży w tym sezonie i jest to spódnica ołówkowa, dopasowana do mnie idealnie, zrobiłam jej ostatnio rozporek i po prostu jest to bardzo komfortowa, przy okazji modna rzecz z dzianiny punto, którą kupicie na przykład na dresówka.pl. Ona ma tutaj gumę i naprawdę jest to rewelacyjna rzecz, do której stwierdziłam, że do kompletu uszyję bluzę. I uszyłam ją z granatowej dresówki. Te kolory troszeczkę się nie komponują tak idealnie, bo to jest troszeczkę jaśniejsze, to troszeczkę ciemniejsze. Ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że z tej dzianiny punto taka bluza również wyjdzie. Ale już po prostu mam taki komplet. No i to jest zwykła nietoperzowa bluza, których uszyłam naprawdę dziesiątki, mogę powiedzieć. Bo nie tylko sobie, ale też siostrom. Więc tutaj stwierdziłam, że w rękaw również wszyję lampasy i będzie to taki komplet. Oczywiście mogę to nosić osobno
bluzę do jeansów, spódnicę do jakiejś gładkiej, czarnej na przykład bluzki i mam dwie części garderoby, które mogę ze sobą komponować albo razem, albo osobno i jest to naprawdę rewelacyjna rzecz. Ta bluza jest z dresówki pętelki, czyli jest taka grubsza na trochę chłodniejsze dni, z metra cięta, że tak powiem, z łączeniem na plecach, żeby się wszystko w metrze zmieściło. Na dole i w rękawach ma bardzo elastyczne ściągacze. Wszystko fajnie podkreśla moją figurę, więc jestem z tego mega zadowolona. A druga jest to klasyczna czarna spódnica, która już jak widzicie nie ma tutaj gumki, ale idealnie się ona trzyma u mnie na brzuchu i na biodrach. Również z tyłu ma taki rozporek i prędzej czy później ja Wam pokażę, jak taką spódnicę uszyć, bo to jest naprawdę bardzo prosta rzecz. A z tej tkaniny, nie tkaniny, tylko dzianiny punto, bo dzianiny się rozciągają, tkaniny nie. Jest to naprawdę bardzo klasyczna rzecz. No i latem nawet w takie bardzo upalne dni uwielbiam komponować tą spódnicę ołówkową z tą moją taką fruwającą, trapezową bluzeczką w kropki. I jest to naprawdę bardzo prosty krój, bez rękawów jak widzicie. Tutaj mam wszyte, że tak powiem, ramionczka i to jedyna bluzka na ramionczka, którą sobie uszyłam. Jest o kształcie trapezu, czyli tak ładnie opływa sylwetkę i nie musicie już ściągać brzucha, bo tutaj w tej bluzeczce brzucha nie widać i w tym połączeniu naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Jak i do czarnych rurek ta bluzeczka również fajnie wygląda, jest z wiskozy, więc bardzo przewiewna i spokojnie w metrze, nawet w 70 cm ją dacie radę uszyć. Teraz pokażę Wam bluzy i bluzki, których fason szyję już od dłuższego czasu i jest to tak zwany nietoperz, czyli bluzeczka, która jest szyta z dwóch takich samych kawałków materiału, zarówno na przodzie, jak i z tyłu macie taki sam krój i po prostu zszywacie to na ramionach, pod pachą, wszywacie ściągacze, plisę przy dekolcie i macie bluzę gotową. I ja, jeśli chodzi o te bluzy, wykrój wykonałam sama na podstawie innej bluzki i po prostu ten wykrój tak ewoluował, że po prostu dostosowywałam go do każdej sylwetki, że tak powiem, i uszyłam właśnie tego typu krojów bardzo, ale to bardzo dużo. I na przykład tutaj mam w rowery. Jest to dzianina, to jest jersey z elastanem, 210 gram z dresówka PL w rowery. Bardzo minimalistyczny, ale zarazem bardzo fajny wzór. Uwielbiam tą bluzę, fajnie się w niej czuję i naprawdę jest rewelacyjna w takie chłodniejsze dni. Jeśli chodzi o jerseyowe tego typu bluzy, to jest właśnie taka jeszcze czerwona paski, którą uszyłam sobie, kiedy jechaliśmy do Wenecji. Stwierdziłam, że taki właśnie motyw w paski będzie się idealnie tam w Wenecji komponował. Niestety pogoda była taka, że nie mogłam jej wyeksponować tak na maksa, ale mam ją. Bardzo długo mi zajęło połączenie pasków, bo tutaj jest przeszycie na środku, ale mam nadzieję, że nie rzuca się to bardzo tak w oczy, ponieważ starałam się sparować te paski i właśnie ona jest też z jerseyu, czerwona w białe paski. Z jerseyu również mam taką bluzkę, która jest troszeczkę innego wykroju, takiego kombinowanego, a dokładnie ze złotego kroju, którego posiadaczką jestem, z którego korzystam. I jest to taka bluza również jerseyowa. Jersey pochodzi ze sprzedajemy tkaniny.pl w paprocie, jasna w paprocie z białymi ściągaczami i ona troszeczkę tutaj inny dekolt ma, ale to była też taka, powiedzmy, próbna sztuka, ale da się nosić, fajnie się w niej czuję i wyglądam, więc stwierdziłam, że super. I z tego kroju mam jeszcze taką bluzę dresową w Monstery, które są również bardzo modne w tym sezonie. I jest to taka kremowa bluza, wykończona również ściągaczami, z dekoltem, widzicie, takim łódkowym. I to są, jak mówiłam Wam, dwa kawałki przód i tył, takie same, z takim właśnie
kimonowym, nietoperzowym rękawem, który się zwęża ku dołowi i to jest taki trapez właśnie bardzo fajny, więc fajnie modeluje sylwetkę i wbrew pozorom, mimo tego, że jest dosyć obcisły, fajnie też ukrywa brzuszek. Teraz pokażę Wam moją jedyną bluzę raglanową, którą posiadam, taką typową bluzę raglanową, którą uszyłam sobie z okazji Dnia Matki. Na sprzedajemy tkaniny.pl jest taki właśnie panel z napisem Mama. Moja córeczka ma bluzę z napisem Córka i tam ta bateryjka jest naładowana w pełni. Mama jest rozładowana, ale stwierdziłam, że właśnie uszyję sobie taką bluzę i na Dzień Matki właśnie z moją córeczką ubrałyśmy się w te bluzy i zrobiłyśmy sobie wspólne zdjęcie, bardzo fajna, komfortowa, myślę, że z tego wykroju sobie jeszcze uszyję inne bluzy, ponieważ bluzy raglanowe szyje się naprawdę momentalnie, bo nie musicie kombinować tutaj z wszywaniem główki i tak dalej, a te główki rękawa, ja już takie skróty myślowe tutaj Wam rzucam, ale jeśli nie znacie się na szyciu, no to takie typowe t-shirty mają właśnie takie główki tutaj w rękawie, przez co się to ładnie układa potem na ramieniu, a raglanowe rękawy troszeczkę inaczej się układają jednak na tutaj ramieniu i tutaj to kontrastowe połączenie pokazuje, jak ten rękaw raglanowy wygląda i to są proste linie po prostu i szyje się to naprawdę ekspresowo, więc myślę, że prędzej czy później sobie uszyję inne kolory takiej bluzy i mam też w planie uszyć sobie bluzę z kapturem różową, z takimi naszywkami na ramionach, prędzej czy później Wam się nią pochwalę. I ostatnie dwie bluzy z dresówki, powiem Wam, że najnowsze, z ostatniego tygodnia, przeglądając Pinteresta, czy też po prostu wyszukiwarkę, natrafiłam na bardzo prostą dresową sukienkę dzianinową z paskowym takim ściągaczem. Okazało się, że taki ściągacz kiedyś sobie kupiłam w paski i stwierdziłam, że muszę sobie taką bluzę uszyć i stanęło na czarnej dresówce pętelce, a ściągacz pochodzi od dresówka.pl, więc mam ten ściągacz zarówno tutaj w dekolcie, jak i w rękawach, jak i na dole na ściągaczu. I ten krój jest to wykrój zmodyfikowanej bluzy raglanowej. Po prostu są troszeczkę te rękawy i dekolt tutaj obniżone, przez co jak się wszyje ściągacz, to możemy zrobić z tego dekolt hiszpański. Jak widzicie, rozłożyć na ramionach i to naprawdę bardzo seksownie wygląda, mimo tego, że jest to bluza dresowa, więc to jest naprawdę jedna z ostatnio moich ulubionych rzeczy. A druga będzie na takie cieplejsze dni, ponieważ jest z jerseyu, z takiej t-shirtówki, również połączyłam to z czarnym, gładkim ściągaczem, przez co mogę to sobie zrobić jako taką hiszpankę. Ściągacz czarny jest również na rękawach oraz na dole i są to piwonie na takim biało-czarnym, na białym w paski czarne. Jeszcze raz, zresztą widzicie, że są to czarno-białe paski i na tym są piwonie, więc stwierdziłam, że właśnie taką bluzeczkę sobie również uszyję na takie bardziej ciepłe dni. I ona jest naprawdę bardzo przewiewna. Teraz przejdę do pokazania Wam bluzek tkaninowych, czyli jest to krok dalej, że tak powiem, bo z dzianiny bardzo łatwo się szyje, ponieważ ona jest elastyczna i nawet jeśli coś nie do końca Wam wyjdzie w wykroju, to ta dzianina Wam to wszystko ukryje i nie będzie to tak widoczne. Z tkaninami jest już różnie. I powiem Wam, jak wygląda historia tej oto bluzki. Zbliżały się komunie moich dzieciaków, mojego siostrzeńca i siostrzenicy, no i trzeba było się w coś ubrać. Pobiegałam sobie po H&M-ie i tam natrafiłam na bluzkę, której krój mnie bardzo zaintrygował i zarazem się spodobał, ale stwierdziłam, że nie będę płacić 100 zł, tylko wykombinuję coś i spróbuję uszyć coś na podobę tej bluzki. Obczaiłam ją w przymierzalni, jak ona jest uszyta i na tej podstawie uszyłam prawie że identyczną w kroju tą oto bluzkę,
której jestem zakochana, która wygląda tak bardzo elegancko, tak bardzo kobieco, i w niej poszłam na pierwszą komunię mojego siostrzeńca. Połączyłam tą bluzeczkę z czarnymi obciskającymi rurkami i czarnymi szpilkami. I wyglądałam mega kobieco, mega komfortowo i naprawdę sam fakt, że uszyłam sobie coś na imprezę rodzinną, jest dla mnie super sprawą. I to jest też ten taki zmodyfikowany krój raglanowy i do tego jest taki doszyty tutaj w dekolcie szeroki pasek, w który jest wprowadzona guma i który ma tu jeszcze przeszycie, żeby się tutaj marszczona ta guma spowodowała taką falbankę w tym miejscu. I w ogóle te metki, jeśli nawet nie wiecie, jakie to jest satysfakcja, że macie coś z metką handmade, albo są też metki, sama sobie uszyłam, więc ta bluzka jest jedną z moich ulubionych i po tej bluzce uszyłam kilka bluzek z tego kroju i na przykład mam taką czarną w czerwone róże. Ten materiał również występuje na białym tle z czerwonymi różami i taką bluzeczkę również uszyłam, ale dałam ją mojej siostrzenicy, a ja stwierdziłam, że sobie uszyję kolejną. I ta troszeczkę ma zmodyfikowany rękaw, ponieważ ma taki bardziej dzwonowaty ten rękaw. Troszeczkę pobawiłam się konstrukcją, żeby stworzyć coś delikatnie innego, ale w fasonie jest bardzo podobna i różni się tym, że wprowadziłam tutaj na dół gumkę, przez co jest to bombka do mojej figury, model bluzki idealny, ponieważ maskuje mi brzuch wystający, którego bardzo nie lubię. Kolejna bluzka z tego samego wykroju z wiskozy w niebiesko-białe paski i takie jakby haftowane kwiatki, również z takim tunelem, ale troszeczkę węższym, i tu bawiłam się również rękawem i tu rękaw ma takie rozcięcie, w tunelu ma taki sznureczek do wiązania, można sobie poluzować i poszerzyć na przykład tutaj rękaw przez to wycięcie. I już wiem, że tą bluzeczkę dam mojej siostrzenicy, ponieważ nie do końca się w niej dobrze czuję, ponieważ nie wiem, coś mi tutaj nie wyszło w tym tunelu i nie mogę jej nosić tak na ramionach, a ona na pewno będzie ją nosić nie jak Hiszpankę, tylko po prostu tak tutaj na ramionach tą gumeczkę będzie trzymała, więc już jej powiedziałam, że ode mnie ją dostanie, więc tutaj obszywam naprawdę całą rodzinę. Więc teraz pokażę wam kolejną bluzkę w kropeczki na bardzo granatowym tle i jest to również tkaninowa bluzeczka na bazie wykroju z złotego kroju. Spodobał mi się jeden złoty krój, to jest takie, nie wiem jak wam to określić, to jest taki pakiet wykrojów, które możecie dostosować do wymiaru swojego własnego. Jest specjalna miara, krzywiki, bardzo dużo wykrojów, ale niestety nie ma opisu szycia tych rzeczy, więc już trzeba mieć mało wiele pojęcia o szyciu, żeby po prostu coś z tego złotego kroju uszyć. I ja tak metodą prób i błędów uszyłam właśnie tą bluzeczkę, która jest również bombką, bo ma tutaj właśnie gumkę, ma pęknięcie, że tak powiem, tutaj w dekolcie, sznureczek, i to była również taka bluzeczka szyta na próbę. Nie do końca jestem z niej zadowolona, jeśli chodzi tutaj o karczek, ale da się nosić, można ją skomponować do jakiegoś outfitu, więc nie jest tak źle. Pokazywałam wam już tą bluzeczkę trapezową na ramionczkach. Mówię teraz o niej, ponieważ w przybitkach zestawiłam ją razem z moją jedną z grubszych rzeczy, którą sobie uszyłam, a jest to powiedzmy taki szlafrok. Ja na niego mówię, że jest szlafrok, ponieważ jest szary, długi, ma kieszenie,
ale jak tak go nałożyłam i zrobiłam te przybitki, nagrałam filmik, to wyglądał też jako taki płaszczyk, a jest to po prostu taka narzutka, również na bazie złotego kroju, którą stwierdziłam, że sobie uszyję. To jest dresówka double face, czyli z jednej strony jest gładka, z drugiej strony ma inny kolor pętelki i po prostu jak się ją nosi, to fajnie się przebija ten róż spod spodu. Ma oczywiście kieszenie, stwierdziłam, że kieszenie będą tu niezbędne, taką, już nie pamiętam jak to się nazywa, plisę tutaj wzdłuż całej długości, przez co wygląda tak marynarkowo. Ma również z tyłu rozporki, które nie do końca są zszyte. Jakoś nie mam czasu, muszę po prostu te rozporki tutaj wszyć, żeby się ładnie komponowały i po prostu naprawdę mam overlocka w domu, mam maszynę wieloczynnościową i z udziałem tych dwóch maszyn jestem w stanie uszyć naprawdę wyglądające tak półprofesjonalnie. Niektóre rzeczy bardziej profesjonalnie wyglądają jak ze sklepu, więc jak widzicie, wystarczy niewiele umiejętności, bo ja szycia nauczyłam się sama, nikt mnie tego nie uczył, jestem samoukiem i też nie wiem, czy jesteście świadomi, ale prowadzę na Instagramie osobny profil właśnie, który nazywa się Samouk Szycia i na dole pod filmem będziecie mieć link do tego filmu, więc tutaj mam dla was ten oto kardigan, powiedzmy, i dwie przedostatnie rzeczy. Będzie to t-shirt z weluru właśnie w kształcie koszulki, ze złotego kroju również pobrałam wykrój i jest to koszulka na krótki rękaw z zielonego weluru i ja ten welur też kupiłam na jakiejś wyprzedaży w Mateksie w Krakowie na Wadowickiej, jest hurtownia tkanin i tam po prostu w koszu wytargałam kawałek weluru, z którym nie wiedziałam długo co zrobić, aż stwierdziłam, że uszyję sobie bluzeczkę. Chciałam, żeby to był taki golfik przy szyi, na krótki rękaw właśnie, ale ten golfik mi nie wyszedł, więc stanęło na zwykłym t-shircie. Bardzo lubię go ubierać na takie chłodniejsze dni, ponieważ jest to tkanina nieoddychająca, więc tkanina dzianina, bo to się też rozciąga. Nie jest to materiał na gorące dni, tylko właśnie na takie chłodniejsze, deszczowe, ponieważ tutaj można się spocić w niej dosyć mocno, bo jak widzicie, pod spodem jest taka jakby guma. No, welur jest specyficznym materiałem, można w niego uszyć również sukienki. Ja mam tutaj bluzkę welurową i jestem z niej mega zadowolona i bardzo ją lubię. I na sam koniec wisienka na torcie będzie to torebka. Torebka uszyta od początku do końca przeze mnie z udziałem tutorialu, który jest dostępny na jednym z blogów, który wam podlinkuję. I z tymi instrukcjami i z tym wykrojem jesteście w stanie uszyć sobie taką oto torebkę. Powiem wam, że bardzo długo torebki szukałam takiej idealnej, żeby się mieścił w niej mój duży portfel, żeby była przegródka na klucze odpowiednia i na dokumenty do samochodu i tak dalej. I długo, długo szukałam, aż stwierdziłam, że sobie sama uszyję z wnętrzem takim, jakim jest mi potrzebny. No i mam taką oto torebkę, która jest uszyta z tkaniny wodoodpornej w palmy monstery z odblaskową wpustką, bo to jest odblaskowe i w momencie, kiedy jest ciemno i padnie na to światło, to jest odblask. I tutaj mamy również tkaninę wodoodporną. Nie jest ona usztywniona wigofilem, ponieważ wtedy jeszcze nawet nie wiedziałam, co to jest i z czym to się je. Następną torebkę, ponieważ mam już materiał na kolejne dwie torebki, usztywnię już wigofilem, przez co będzie taka forma pudełkowa. Są tutaj takie łatki, którymi są wykończone paski, które są po prostu zszyte z tego samego materiału, z którego jest wykonana torebka. Tutaj mamy suwak szary, który również dobrze się komponuje z resztą torebki, a podszewka jest
różowa. Podszewka jest różowa. Pierwszy raz nauczyłam się dzięki temu tutorialowi wszywać taką kieszonkę na zamek kryty. I tutaj właśnie trzymam mój portfel. I jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, bo ponieważ już teraz wiem, gdzie kierować rękę po ten portfel, a z drugiej strony mam dwie takie zwykłe kieszonki, w której jednej trzymam telefon, w drugiej klucze do mieszkania i jest to taki bardziej workowy krój, przez to, że nie jest usztywniona wigofilem, ale wszystko mi się tutaj mieści. Ma bardzo długie tutaj lejce, jak ja to mówię, rączki, przez co mogę ją swobodnie przerzucić i najczęściej tak ją noszę przez ramię, jest wygodna, wszystko jest pod ręką, no i najważniejsza jest oczywiście ta metka, która jest tutaj wszyta, czyli 100% handmade. I powiem wam, że nie miałam jakoś bardzo dużo pytań, skąd mam tą torebkę, ponieważ wszyscy myślą, że ta torebka jest ze sklepu. A ona jest uszyta przeze mnie i kilka jeszcze takich torebek sobie na pewno uszyję, więc to by było tyle. Zmachałam się niemiłosiernie nagrywając wam ten film, ale mam nadzieję, że pokazałam wam tutaj coś ciekawego. No niestety te rzeczy są dosyć unikatowe, że tak powiem, ponieważ no jeśli macie kogoś znajomego w okolicy, kto szyje, to możecie kupić materiał taki sam i poprosić tą osobę o uszycie takiej samej bluzki, ale zachęcam was w ogóle do zainteresowania się tematem szycia, ponieważ jest to rewelacyjna i mega kreatywna sprawa. Ja wsiąkłam w ten temat maksymalnie i po prostu jak czegoś dziennie nie uszyję, to jestem chora. I po prostu, jak widzicie, można naprawdę, przysięgam wam, w jeden dzień, kiedy w nocy sobie na przykład wieczorem dnia poprzedniego przygotujecie, wykroicie już materiał, to na drugi dzień jesteście w stanie uszyć 4 rzeczy i macie garderobę już wypełnioną, więc tutaj uzależnienie od kupowania dzianin materiałów jest naprawdę na wysokim poziomie u mnie zaawansowania i myślę, że jeszcze długo będę się zagłębiać w ten temat, żeby posiąść jak najwięcej wiedzy i się w tym doskonalić, kształcić, więc jest to jedno z moich ostatnich mega zainteresowań. Mam nadzieję, że to widzicie w tych ciuchach i to jak wyglądam. Jestem mega zadowolona z faktu, że noszę rzeczy, które sama sobie uszyłam, że nosi rzeczy, które ja uszyłam, moja córeczka, i że noszą rzeczy moje siostry, moja najbliższa rodzina i znajomi, rzeczy, które uszyłam dla niej, więc jest to mega, mega satysfakcja, że tak powiem, pozostawiam coś po sobie na tym świecie i naprawdę jest to mega, mega super, super sprawa. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, nie będę już przedłużać, dziękuję wam serdecznie za uwagę, dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tych ubrań i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach, trzymajcie się, do zobaczenia.